Witam, nazywam się Murach Tomasz. Jestem tutaj z przyjaciółmi, żeby wam ogłosić dobrą nowinę, że Jezus Chrystus zapłacił za wasze wszystkie grzechy i wstał z martwych. I On jest jedynym, i tylko przez Niego można dojść do Boga. W ogóle Bóg szedł na ziemię 2000 lat temu jako człowiek i nie zgrzeszył w żaden sposób, a prezentował moc. Prezentował miłość tak naprawdę. Uzdrawiał chorych, wyganiał demony, wstrzeszał z martwych i mówił prawdę. I na końcu poszedł na krzyż za ciebie, za wszystkie twoje grzechy. Tak naprawdę wziął wszystko na siebie. Tak jak w niektórych teledurniejach, na siebie. Wziął na siebie każdy twój grzech, każdy twój błąd, przeszły i przyszły, abyś został zbawiony, ponieważ nie jesteś w stanie się usprawiedliwić przed Bogiem w żaden sposób. Jeśli uwierzysz w to, co zrobił Jezus, On też wstał z martwych i żyje dzisiaj. Jest dzisiaj w niebie. Jeśli uwierzysz dzisiaj w to, co zrobił Jezus, zostaniesz zbawiony, a po śmierci na pewno pójdziesz do nieba. Jeśli nie uwierzysz, tak, diabeł to jest ten papała i jest głupi. I robi wszystko, żeby cię okłamać, bo jest nazwany przez Jezusem ojcem kłamstwa. Przez Jezusa. Ale Jezus jest prawdą i ta prawda może cię uwolnić, tak jak mówi Biblia. Że jeśli poznasz prawdę, to prawda cię uwolni. Ale zechciej ją poznać, bo ta prawda ma na imię Jezus. On mnie, mnie wyzwolił, On mnie uwolnił. Byłem w pornografii. Upijałem się alkoholem, prowadziłem życie jak większość tutaj młodzieży i myślałem, że to jest okej. A przy tym wszystkim też uczestniczyłem w wszystkich tradycjach Kościoła katolickiego i robiłem te różne wszystkie martwe rytuały, które tak naprawdę do niczego nie prowadzą. I gdy miałem nieszczęśliwe małżeństwo i urodziła mi się do tego jeszcze chora córka, zacząłem na własną rękę szukać Boga po wielu różnych nieudanych próbach szukania znalazłem wreszcie, bo Jezus powiedział, kto szuka, ten znajduje. I znalazłem, że Jezus Chrystus, znalazłem informację, że Jezus Chrystus zapłacił za moje grzechy i wstał z martwych. I że mogę zostać zbawiony, wierząc w tą prostą, dobrą nowinę. I żadne rytuały religijne nie są w stanie mnie uratować. A byłem człowiekiem też religijnym, robiłem różne rzeczy, modliłem się na różańcach, odprawiałem wszystkie majówki, gorzkie żale, jakieś tam obrzędy związane z różnymi okresami w kościele religijnym, ale to Jezus jest jedynie Zbawicielem. Tylko Jezus może cię uratować. Nie uratuje cię nic innego. Twoja własna koncepcja, twoja własna teologia, a jest bardzo wiele koncepcji, tyle ilu was tutaj jest. Ale tylko jedna koncepcja może was uratować. I ta koncepcja ma na imię Jezus. I to jest prawda. To jest Bóg, który cię chce uwolnić, bo Jezus z hebrajskiego to Bóg ratuje, Bóg zbawia. Jeszua. I On nie jest żadnym opłatkiem. Jezus nie mieszka w sakramencie. Jezus nie mieszka w żadnym domku, w kościółku. Jezus jest żywy. On nie mieszka w obrazkach i w figurkach. Jezus jest żywym Bogiem. On powiedział o sobie, jestem prawda, droga i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. Więc może dzisiaj uchwycić się tej informacji i zostać zbawiony, a twój martwy duch, którego masz w sobie, ze względu na grzech, który panuje tutaj na tej ziemi, może narodzić się na nowo. Twój martwy duch może powstać do życia. Jezus mówił o tym w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, że jeśli ktoś nie narodzi z ducha, z wody i z ducha, nie wejdzie do Królestwa Bożego. A dzisiaj możesz, wierząc w te słowa, które do ciebie mówię, może twój dziś duch, czyli ty, możesz narodzić się na nowo. Możesz zostać uwolniony od wyroku wiecznego, który ciąży na tobie teraz, dotąd, aż się nie narodzisz na nowo. I jeśli nie uwierzysz w Ewangelię, to odpowiesz za swoje uczynki po śmierci. Tylko, że już w piekle. To jest wieczne oddzielenie od Boga. Tutaj, chodząc jeszcze po tej ziemi, nie wiem ile, każdy z was,
wchodząc jeszcze tutaj po tej ziemi, masz możliwość uwierzyć w prawdę, uwierzyć w Boga. Bo tak naprawdę jesteś od Niego oddzielony i potrzebujesz ratunku. Jezus wziął każdy błąd na krzyż, każdy grzech. Nieważne, co zrobiłeś, nieważne, co myślisz o sobie. Może myślisz, że jesteś człowiekiem, może jesteś porządnym człowiekiem, moralnym, nikogo nie zabiłeś, nikogo nie okradłeś, nikogo nie zgwałciłeś, ale to jest za mało, żeby wejść do nieba. Potrzebujesz na nowo się narodzić, ponieważ jeśli nie oddałeś życie Jezusowi, nie narodziłeś się na nowo, to jesteś grzesznikiem, a miejsce grzeszników po śmierci jest piekle. Ale jeśli przyjmiesz Jego ofiarę dzisiaj i uwierzysz w słowa, które mówię, staniesz się święty, staniesz się dzieckiem Bożym, a po śmierci na pewno pójdziesz do nieba. Nie ma żadnego czyśćca, które jest kłamstwem. Nie ma żadnej reinkarnacji, nie ma żadnej wędrówki dusz. Co też wierzyłem w każdą rzecz, o której mówię. Ale dzisiaj mówię Ci, że jest piekło i niebo jest realne. I dzisiaj możesz podjąć decyzję, że oddajesz życie Jezusowi, że wierzysz w to, że On wziął wszystkie Twoje grzechy na krzyż. Uznaj Go jako swoim Panem i Zbawicielem do swojego życia. On wstał z martwych, On żyje. Jeśli uwierzysz się w to, zostaniesz zbawiony, zostaniesz uratowany, a wieczność na pewno spędzisz w niebie. Jesteśmy tutaj co piątek i głosimy to samo. Nie zmieniamy zdania, ponieważ Bóg jest niezmienny. Dzisiaj możesz się uchwycić takiego Boga właśnie, gdzie dzisiaj wszystko się zmienia, a Bóg się nie zmienia. On jest zawsze taki sam. To, co powiedział, On dotrzymuje słowa. Jeśli chorujesz na cokolwiek, możesz podejść do nas, uzdrawiamy chorych. Zajmujemy się uzdrawianiem chorych. Jezus uzdrawiał chorych, a On powiedział, kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. A że jestem posłuszny, robię to, uzdrawiam chorych. Więc możesz przyjść do nas, możesz zostać uzdrowiony. Ale po pierwsze, Bóg chce, żeby został zbawiony, bo Biblia mówi, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc dzisiaj wybierz tą prawdę, wybierz, uwierz w to. Amen.